Wir wollen heute Morgen aus dem ersten Thessalonicher Brief lesen, Kapitel 1. Dzisiaj do południa chcielibyśmy przeczytać z pierwszego listu do Tesaloniczan z pierwszego rozdziału. Wir lesen das ganze Kapitel, 1. Thessalonicher 1. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział w całości. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dieser erste Brief von Paulus an die Thessalonicher ist ein besonderer Brief. Ten pierwszy list apostoła Pawła skierowany do Tesaloniczan jest szczególnego rodzaju listem. Es ist wahrscheinlich der erste Brief, den Paulus überhaupt geschrieben hat. Prawdopodobnie jest to też pierwszy w ogóle list, jaki kiedykolwiek Paweł napisał. Wenn wir ihn mit dem zweiten Timotheusbrief vergleichen, werden wir große Unterschiede feststellen. Gdybyśmy go porównali z drugim listem do Tymoteusza, to stwierdzilibyśmy bardzo duże różnice. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Dlatego, że drugi list do Tymoteusza jest ostatnim listem, jaki apostoł Paweł napisał. Und er spricht von dem Niedergang im christlichen Zeugnis. A on zajmuje się tematem upadku wśród chrześcijańskich świadectw tutaj na ziemi. Der erste Thessalonicher Brief hingegen spricht von der Frische des Glaubenslebens. A przeciwnie do niego, pierwszy list do Tesaloniczan mówi nam wyraźnie o tej świeżości nowego życia we wierze. Die Thessalonicher waren jung bekehrte Christen. Bo Tesaloniczanie byli właśnie młodo, dopiero co nawróconymi chrześcijanami z pogaństwa. Es war noch nicht lange her, dass sie den Herrn Jesus als ihren Heiland angenommen hatten. To właśnie niedawno oni przyjęli Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Und doch stellt Paulus ihnen in diesem ersten Brief ein wunderschönes Zeugnis aus. A jednak apostoł Paweł w tym pierwszym liście do nich składa o nich bardzo piękne świadectwo. Sie lebten, um Gott zu dienen. Oni żyli, aby służyć Bogu. Und gleichzeitig erwarteten sie Jesus Christus, der wiederkommen würde. A jednocześnie oczekiwali na Jezusa Chrystusa, który miał powrócić z powrotem. Was diesen Thessalonicher noch fehlte, war eine gewisse Belehrung über die Wahrheit des Kommens des Herrn Jesus. To, czego brakowało Tesaloniczanom, to tego właściwego pouczenia dotyczącego powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Und diese Belehrung gibt Paulus ihnen auch in diesem Brief.
I również też i to pouczenie apostoł Paweł im udzielił w tym liście. Das finden wir besonders in Kapitel 4 und 5. O tym szczególnie możemy dobitnie przeczytać w 4. i w 5. rozdziale tego listu. Aber gerade hier im ersten Kapitel haben wir dieses wunderschöne Zeugnis, das Paulus diesen jung bekehrten Gläubigen ausspricht. Ale akurat w tym pierwszym przeczytanym rozdziale mamy przed sobą to wspaniałe świadectwo, jakie apostoł Paweł składa o nich jako tych nowonarodzonych chrześcijan. Wir, die wir heute diesen Brief lesen, sind sicherlich unterschiedlich lange schon bekehrt. My, którzy dzisiaj ten list czytamy, to mamy za sobą różnej długości życie we wierze. Es werden solche hier sein, die dem Herrn Jesus schon viele Jahrzehnte dienen und folgen. W tej sali na pewno są tacy, którzy już wiele dziesiątek lat znają Pana Jezusa i Jemu służą i chodzą za Nim. Es werden sicher auch solche hier sein, die noch jung bekehrt sind. Ale z całą pewnością też i w tej sali są i tacy, którzy dopiero co niedawno się nawrócili. Aber wir alle können von diesen jung bekehrten Thessalonichern etwas lernen. Ale my wszyscy możemy się czegoś nauczyć, wziąć przykład z tych dopiero co nawróconych chrześcijan w Thessalonicze. Diese Thessalonicher, diese Gläubigen befanden sich in einer schwierigen Situation. Ci Thessaloniczanie, ci wierzący znajdowali się w szczególnie trudnej sytuacji. Wir haben in Vers 6 gelesen, dass sie das Wort Gottes mit Freude aufgenommen haben. W szóstym wierszu mogliśmy przeczytać, że oni Słowo Boże przyjęli z wielką radością. Aber dieser Vers sagt auch, dass es mit Drangsal und Not war. Ale ten wiersz również daje nam do wiadomości, że to wszystko działo się pośród wielkiej biedy i ucisków. Diese Gläubigen gingen durch Schwierigkeiten, weil sie verfolgt wurden. Ci wierzący przechodzili przez trudności z tego powodu, że byli prześladowani. Aber auf der anderen Seite lebten sie in der Freude des Heils. Ale z drugiej strony jednocześnie też żyli w tej wielkiej radości ze zbawienia. Wir werden heute nicht verfolgt. Wir Gläubigen in Europa werden nicht verfolgt. My tutaj w Europie nie bywamy za wiarę prześladowani. Und doch leben wir unter Menschen, die Jesus Christus nicht annehmen wollen. Ale jednak też i musimy to stwierdzić, że żyjemy wśród ludzi, którzy świadomie nie chcą przyjąć Pana Jezusa. Und wenn wir uns treu zu unserem Herrn bekennen, werden wir auch Nachteile erleiden. A jeżeli my w naszym życiu będziemy wiernie przyznawali się do Pana Jezusa, to też i z całą pewnością dojdzie do takich sytuacji, w których będziemy musieli przeżywać pewnego rodzaju szkody. Aber wir wollen trotzdem von diesen jung bekehrten Thessalonichern lernen, uns die Freude nicht nehmen zu lassen. Ale pomimo tego chcielibyśmy się nauczyć od tych Thessaloniczan i wziąć od nich właśnie tą radość, którą się cechowali. Wenige Wochen bevor Paulus diesen Brief geschrieben hat, war er in Thessalonich gewesen. Kilka tygodni wcześniej apostoł Paweł był właśnie w mieście Thessaloniki. Und wir wollen einmal kurz Apostelgeschichte 17 aufschlagen, wo wir diesen Bericht finden. I dlatego otwórzmy na krótko Księgę Dziejów Apostolskich i w 17 rozdziale znajdujemy opis tego zdarzenia. In Apostelgeschichte 17 ist der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise und kommt nach Europa. To właśnie tutaj w tym rozdziale opisana jest druga podróż misyjna apostoła Pawła, w której to on dotarł również do Europy. Zuerst kommt er nach Philippi, wir kennen die Geschichte. Najpierw dotarł do miasta Filipia. Tą historię my znamy. Das finden wir in Apostelgeschichte 16. O tym czytamy w 16 rozdziale tych Dziejów Apostolskich.
Und dann reist Paulus weiter und kommt nach Thessalonich. Następnie apostoł Paweł dalej zaczął podróżować i dotarł do Thessalonik. Und ich möchte nur auf zwei Punkte hinweisen, die der Apostel Paulus den Thessalonichern vermittelt hat, gelehrt hat. I chciałbym tylko wskazać na dwa punkty, o których apostoł Paweł tutaj Thessaloniczanom przekazywał swoją wiedzę i ich pouczał. Den ersten Punkt finden wir in Vers 3. Pierwszy punkt znajdziemy zapisany w wierszu trzecim. Dort lesen wir, dass Paulus geredet hat, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Czytamy tutaj takie słowa, wywodząc i wykazując im, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Paulus verbindet die Gläubigen mit einem leidenden und auferstandenen Christus. Czyli widzimy tutaj, że Paweł tutaj od razu łączy tych wierzących z takim Chrystusem, który cierpiał, zmarł i później zmartwychwstał. Es fällt auf, dass Paulus nicht sagt, dass der Christus gestorben ist und auferstanden, sondern dass er gelitten hat und auferstanden ist. Możemy to zauważyć, że nie jest tutaj napisane, że apostoł Paweł opowiadał im o Chrystusie, który cierpiał, zmarł i zmartwychwstał, tylko cierpiał i zmartwychwstał. Es ist natürlich wichtig, dass Christus gestorben ist. Naturalnie jest to rzeczą ważną, że Chrystus zmarł. Aber Paulus sagt hier, Christus hat gelitten. Ale do nich apostoł Paweł opowiadał o tym Chrystusie, który cierpiał. Warum sagt er das den Thessalonichern? Dlaczego im to Thessaloniczanom mówił? Weil er wusste, dass sie auch leiden würden. Dlatego, że on wiedział, że i oni będą musieli przechodzić przez cierpienia. Christus steht hier vor uns als Beispiel für jemand, der gelitten hat. Chrystus tutaj idzie przed nami jako przykład tego, który też cierpiał. Und wir wollen nicht vergessen, dass wir heute einem Christus folgen, der auf der Erde gelitten hat. My również tego nie zapominajmy, że my naśladujemy Chrystusa, który na tej ziemi cierpiał. Wenn Christus gelitten hat, müssen wir auch damit rechnen, zu leiden, wenn wir ihm folgen. Jeżeli Chrystus na tej ziemi ponosił cierpienia, to też i my musimy liczyć się z tym, że gdy zaczniemy go naśladować, to spotkać się możemy z cierpieniami. Ein Leben mit dem Herrn Jesus bedeutet einerseits Freude. I dlatego życie z Jezusem Chrystusem oznacza dla nas z jednej strony radość, aber es bedeutet andererseits auch, dass wir bereit sind zu leiden. Ale z drugiej strony też i oznacza dla nas tą gotowość, że my jesteśmy gotowi również cierpieć. Aber dabei vergessen wir nicht, dass Christus auferstanden ist. Ale przy tym nigdy nie zapominajmy, że Chrystus zmartwychwstał. Wir folgen dem Sieger von Golgatha. I my idziemy za tym zwycięzcą z Golgoty. Wenn wir hier auf dieser Erde ein wenig für ihn leiden, dann wissen wir doch, dass wir dem Sieger von Golgatha folgen. Nawet jeżeli na tej ziemi będziemy musieli troszeczkę znosić cierpienia, to mamy zawsze o tym wiedzieć, że my naśladujemy zwycięzcę z Golgoty. Das finden wir in dem ersten Thessalonicher Brief wieder. To właśnie możemy wyczytać w tym pierwszym liście do Thessaloniczan. Dann gibt es einen zweiten Punkt in Apostelgeschichte 17, auf den ich aufmerksam machen möchte. I jest jeszcze drugi punkt w tym 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, na który chciałbym zwrócić uwagę. In Vers 7 lesen wir, dass Paulus offensichtlich gepredigt hat, dass ein anderer König sei Jesus. W wierszu 7 możemy zauważyć, że najwyraźniej też i Paweł głosił im o tym, że jest też inny król, Jezus. Paulus hat von dem König Jesus gesprochen. Paweł opowiadał, mówił o tym królu Jezusie. Der König Jesus ist der, der einmal wiederkommt, um hier auf dieser Erde sein Reich zu gründen. Ten król Jezus kiedyś przyjdzie ponownie na tą ziemię, aby tu na tej ziemi swoje królestwo ustanowić.
dann wird er nicht mehr leiden und abgelehnt sein, sondern er wird in Herrlichkeit regieren. I wtedy nie będzie już cierpiał i nie będzie odrzucony, tylko będzie w chwale ukoronowany i będzie w tej chwale rządził. Und seht, diesen Punkt finden wir auch im ersten Thessalonicher Brief wieder. I również ten punkt wyraźnie znajdujemy w całym pierwszym liście do Tesaloniczan. Christus kommt zurück. Chrystus przyjdzie ponownie z powrotem. Er kommt zuerst zurück, um uns die Gläubigen zu sich zu holen. On najpierw z tego powodu przyjdzie, aby nas, wierzących chrześcijan, zabrać z tej ziemi do siebie samego, do domu ojcowskiego. Das ist die Entrückung, die typisch christliche Hoffnung. Mówimy tutaj o tym tak zwanym pochwyceniu wierzących, o tej typowej chrześcijańskiej nadziei. Aber dann kommt er auch wieder, um hier auf der Erde zu regieren. Ale później on przyjdzie również na tą ziemię, aby na tej ziemi rządzić. Und dann werden wir seine Herrschaft und Regierung mit ihm teilen. A wtedy my będziemy mogli jego rządy, jego panowanie również wykonywać razem z nim. Wir warten erstens auf den Herrn Jesus, dass er kommt, um uns heimzuholen. A więc po pierwsze, my oczekujemy na Chrystusa, który tutaj przyjdzie, aby nas z powrotem wprowadzić do domu ojcowskiego. Aber wir warten zweitens auch darauf, dass er auf die Erde zurückkommt, um hier sein Reich zu gründen. Ale po drugie, my oczekujemy również, że Chrystus przyjdzie tutaj z powrotem na tą ziemię razem z nami, aby tutaj ustanowić swoje królestwo i w nim królować. Diese beiden Eckpunkte aus Apostelgeschichte 17 charakterisieren den ganzen Brief oder beide Briefe von Paulus an die Thessalonicher. Te właśnie dwa kamienie węgielne charakteryzują ten 17 rozdział Dziejów Apostolskich, jak również obydwa listy do Tesaloniczan. Nun, Paulus schreibt diesen Brief zusammen mit Silvanus und Timotheus. I tak czytaliśmy o tym, że Paweł ten list napisał razem z Sylwanem i Tymoteuszem. Und er schreibt diesen Brief an die Versammlung der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. I on ten list kieruje do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Das ist eine ganz besondere Anrede. To jest szczególnego rodzaju powitanie dla nich. Die Versammlung, das sind diejenigen, die Gott aus dieser Welt herausgerufen hat. Zgromadzenie to są wszyscy ci, którzy zostali z tego świata powołani przez Boga. Er hat uns miteinander verbunden. I Chrystus nas wszystkich razem ze sobą połączył. Aber er hat uns auch mit sich verbunden. Ale on również nas wszystkich ze sobą połączonych również połączył ze sobą. Es ist eine horizontale Beziehung untereinander, die wir haben, Versammlung Gottes zu sein. A więc widzimy tutaj poziome połączenie pomiędzy wszystkimi tymi, którzy należą do zgromadzenia Bożego. Und es ist zugleich eine vertikale Beziehung von unten nach oben zum Himmel. Ale również widzimy tutaj te pionowe połączenie z dołu do góry do nieba. Die Gläubigen sind zusammen eine Versammlung in Gott dem Vater. I wierzący są zgromadzeniem, które jest w Bogu i Ojcu. Wir kennen den großen Gott als unseren Vater. Bo my znamy tego wielkiego Boga jako naszego Ojca. Wenn wir in der Bibel von Vater lesen, hat das mindestens eine zweifache Bedeutung. Jeżeli czytamy o Ojcu w Biblii, to określenie ma co najmniej dwojakie znaczenie. Manchmal bedeutet Vater Ursprung, Herkunft. Czasami to słowo ojciec oznacza pochodzenie albo źródło, z którego pochodzimy. Wir haben gestern in Jakobus gelesen, dass Gott der Vater der Lichter ist. Wczoraj mogliśmy przeczytać z listu Jakuba, że ojciec jest tym początkiem wszelkiej światłości. Das bedeutet, dass Gott der Ursprung des Lichts ist. Er hat es geschaffen.
To wszystko oznacza, że Bóg jest początkiem światłości, gdyż On ją stworzył. In diesem Sinn kannte man Gott als Vater auch im Alten Testament. I w tym względzie znano również i Ojca w czasach Starego Testamentu. Gott ist unser Ursprung. Czyli Bóg jest naszym początkiem. Aber wir Gläubigen kennen Gott in einer ganz anderen Hinsicht als Vater. Ale my, wierzący ludzie, znamy Boga jako w całkiem innym względzie jako Ojca. Und das ist die zweite Bedeutung, die mit Beziehung zu tun hat. I to jest właśnie te drugie znaczenie, które powiązane jest z tym powiązaniem, z tym pochodzeniem. Wir haben neues Leben und Gott ist unser Vater, der uns liebt. My mamy nowe życie i Bóg jest naszym Ojcem, który nas miłuje. Das gilt für den jüngsten Gläubigen wie für den ältesten Gläubigen. I ta rzecz obowiązuje do, w stosunku do najmłodszego wierzącego, jak również w stosunku do najstarszego wierzącego człowieka. Gott ist in dem Herrn Jesus dein und mein Vater. Bóg jest w osobie Pana Jezusa twoim i moim Ojcem. Wir dürfen wissen, dass er uns lieb hat und dass er sich um uns kümmert. I my możemy o tym teraz wiedzieć, że On nas umiłował i że o nas wszystkich się troszczy. Und alles, was uns auf dem Herzen liegt, dürfen wir mit unserem himmlischen Vater besprechen. I wszystko, co spoczywa na naszym sercu, możemy teraz omówić z naszym niebiańskim Ojcem. Zweitens haben wir eine Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Po drugie, my mamy też i związek, społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Das ist der volle Titel des Herrn Jesus, Herr Jesus Christus. Jest to pełny tytuł naszego Pana, Pan Jezus Chrystus. Ich fang mal in der Mitte an, Jesus. Ja teraz rozpocznę od środka, Jezus. Ihr Kinder, wisst ihr, was Jesus bedeutet? Dzieci umiłowane, czy wiecie, co oznacza Jezus? Der Name Jesus hat eine Bedeutung. To imię Jezus ma swoje własne znaczenie. Jesus bedeutet Gott ist Rettung. Jezus, to słowo wykłada się Bóg jest naszym ratunkiem albo zbawieniem. Jesus ist unser Heiland, der uns retten möchte. Jezus jest naszym zbawicielem, który chce nas wyratować. Das ist der, der am Kreuz auf Golgatha für dich und mich gestorben ist. To jest ten, który dla mnie i dla ciebie zmarł na krzyżu Golgoty. Und wir brauchen diese Beziehung zu dem Heiland, zu Jesus, dem Retter der Welt. I my potrzebujemy tego powiązania z tym Jezusem, z tym Zbawicielem świata. Und jetzt möchte ich uns alle fragen, nicht nur die Kinder. A teraz chciałbym zapytać nas wszystkich, nie tylko dzieci. Haben wir alle diesen Jesus als Heiland angenommen, als Retter? Czy my wszyscy przyjęliśmy tego Jezusa jako naszego osobistego Zbawiciela, jako naszego ratownika? Wenn nicht, dann tu das heute. Jeżeli tak nie stało się w twoim życiu, uczyń to jeszcze dzisiaj. Es ist nämlich lebensgefährlich, ihn nicht anzunehmen. Dlatego, że dalej żyć, to żyć z narażeniem uszczerbku swojego życia bez Niego. Dieser Jesus ist dann auch Christus. Ten Jezus jest również też Chrystusem. Christus bedeutet der Gesalbte. Chrystus oznacza to słowo ten pomazany, namaszczony. Christus ist griechisch, Messias ist hebräisch und beides bedeutet der Gesalbte. Chrystus to jest słowo pochodzenia greckiego. Mesjasz to jest pochodzenie słowa hebrajskiego, a obydwa te słowa znaczą pomazany, namaszczony. Dieser Gesalbte ist der, der den ganzen Willen Gottes getan hat. Ten namaszczony jest tym, który wolę Bożą w pełni dokonał. Und den Gott jetzt mit Ehre und Herrlichkeit zu seiner Rechten gekrönt hat. I to jest właśnie ten, którego Bóg teraz po swojej prawicy wywyższył i wszelką chwałą i czcią ukoronował. Aber dieser Jesus Christus ist auch der Herr Jesus Christus. Ale ten Jezus Chrystus jest również Panem Jezusem Chrystusem. Was bedeutet denn, dass der Herr Jesus Herr ist? Co to oznacza, że
Jezus jest Panem. Warum sagen wir zu Recht Herr Jesus? Dlaczego my mamy rację, gdy zwracamy się do Niego, Panie Jezu? Wenn er der Herr ist, dann bedeutet das, dass er zu sagen hat. Jeżeli On jest rzeczywiście Panem dla nas, to to oznacza nic innego jak to, że to teraz On ma prawo głosu co do nas. Er hat alle Autorität über unser Leben. I On posiada wszelki autorytet, aby władać naszym życiem. Wir sind seine Knechte, die seinen Willen tun. A my jesteśmy Jego sługami, którzy mogą wykonywać Jego wolę. Wir folgen und dienen und gehorchen diesem Herrn. I my idziemy za tym Panem, my służymy temu Panu i jesteśmy posłuszni temu Panu. Wisst ihr, es ist wichtig, Jesus als Heiland anzunehmen. Wiecie co, to jest już też wielką, ważną rzeczą, aby tego Jezusa przyjąć jako Zbawiciela. Aber es ist genauso wichtig zu akzeptieren, dass dieser Jesus mein Herr ist. Ale dokładnie tak samo ważną rzeczą jest również i to, aby każdy człowiek w swoim życiu to zaakceptował, że on również jest moim Panem. Wir steuern unser Leben nicht selbst, sondern wir haben einen Steuermann, der das tut. I dlatego to oznacza, że my nie kierujemy osobiście naszym własnym życiem, tylko oddajemy ten ster życia temu, który to najlepiej uczyni. Wir kennen wahrscheinlich alle die Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus, der das hier geschrieben hat. Z pewnością większość z was zna tą historię nawrócenia się apostoła Pawła, który te słowa napisał. Wo dieser verherrlichte Jesus Christus dem Saulus vor Damaskus erschienen ist. I w tej historii ten uwielbiony Pan w swojej chwale ukazał się temu Pawłowi przed bramami Damaszku. Und da hat Saulus von Tarsus zwei Fragen gestellt. I wtedy ten człowiek, Saul z Tarsu, postawił mu dwa pytania. Zwei ganz wichtige Fragen. Bardzo ważne dwa pytania. Erste Frage, wer bist du, Herr? Pierwsze pytanie brzmiało, kim ty jesteś, Panie? Er wollte ihn besser kennenlernen. To oznaczało, że chciał go lepiej poznać. Aber dann die zweite Frage. A potem padło drugie pytanie. Was soll ich tun, Herr? Co mam czynić, Panie? Paulus hat Jesus Christus als seinen Herrn akzeptiert und diese wichtige Frage gestellt. To oznacza, że apostoł Paweł uznał Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i dlatego postawił to bardzo ważne pytanie. Und auch wir wollen jeden Tag fragen, was soll ich tun, Herr? I dlatego my powinniśmy każdego dnia na nowo stawiać mu to pytanie, co ty życzysz sobie, Panie, abym dzisiaj uczynił. Paulus wünscht diesen jungen Gläubigen nun Gnade und Friede. A więc Paweł życzył tym młodym wierzącym chrześcijanom łaski i pokoju. Was ist Gnade? Co to jest łaska? Gnade ist, dass Gott uns etwas gibt, was wir nicht verdient haben. Łaska to jest właśnie to, że Bóg nam coś daruje, na co my w ogóle nie zasłużyliśmy. Gott schenkt uns etwas, ohne dass wir es verdient hätten. Bóg nam coś daruje bez wcześniejszych zasług z naszej strony. Das war die Gnade, die uns gerettet hat. A więc była to ta łaska, która również i nas zbawiła. Denn niemand von uns hatte diese Errettung verdient. Dlatego, że nikt z nas nie zasłużył własnymi uczynkami na to zbawienie. Aber es ist auch die Gnade, die Zuwendung Gottes, die wir jeden Tag in unserem Leben haben. Ale również i w tym słowie łaska zawiera się to przychylność Boża, której każdego dnia na nowo możemy doświadczać. Paulus sagt in Römer 5, wir stehen in der Gnade. Paweł napisał w 5 rozdziale listu do Rzymian, że my stoimy w łasce. Wir leben aus der Gnade. I można powiedzieć, my żyjemy z tej łaski. Alles, was Gott dir und mir jeden Tag gibt, ist Gnade.
Dlatego, że Bóg, darując Tobie wszelkie rzeczy każdego dnia, wszystko to jest objaw Jego łaski. Und wenn Paulus hier Gnade wünscht, dann meint das, dass wir ein tiefes Empfinden dafür haben sollen. A jeżeli Paweł im tu życzy tej łaski, to oznacza nic innego, jak właśnie to, że on im życzy, żebyście mieli głębokie poczucie tego, że wszystko to jest z łaski. Als zweites wünscht Paulus Friede. I jako drugi element życzeń Pawła to pokój. Da können wir einmal denken an den Frieden mit Gott, den wir haben. Po pierwsze możemy pomyśleć o tym pokoju, który my mamy z Bogiem. Aber hier ist es mehr der Friede Gottes in den Umständen. Ale tutaj mowa jest bardziej o tym pokoju Bożym, który my możemy zażywać, będąc wśród tych trudnych okoliczności życiowych. Und dann bedeutet Friede, dass unsere Herzen auch in äußerer dass unsere Herzen auch in schwierigen Umständen ruhig sind. A to określenie pokój oznacza dla nas, że nasze serca mogą pozostać dalej spokojne nawet w najtrudniejszych okolicznościach życiowych. In Johannes 14 sagt der Herr Jesus seinen Jüngern: Euer Herz werde nicht bestürzt. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy wspaniałe słowa Pana Jezusa: Niech nie trwoży się serce wasze. Bestürzte und beunruhigte Herzen haben keinen Frieden. I takie zatrwożone i załamane serca, one nie mają pokoju. Aber Herzen, die in Gott ruhen, haben Frieden. Ale takie serca, które spoczywają w Bogu, one mają pokój. Und Paulus wünscht, dass wir mehr diesen Frieden Gottes genießen. I Paweł życzy również i nam, abyśmy jeszcze więcej korzystali z tego pokoju Bożego. Dann beginnt Paulus in Vers 2 mit einem Dank. A następnie czytamy w drugim wierszu, że Paweł mówi o pewnego rodzaju dziękowaniu. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Es ist sehr interessant, einmal das Gebetsleben von Paulus zu studieren. Jest to naprawdę bardzo interesującą rzeczą podjąć się tego trudu i na kartach Biblii przestudiować życie modlitewne apostoła Pawła. Paulus hat sehr viel gebetet. Okazuje się, że Paweł bardzo dużo się modlił. Er hat für sich gebetet, aber er hat vor allen Dingen für andere gebetet. On modlił się za samym sobą, ale również też przede wszystkim wielokrotnie za innymi. Und er hatte Bitten und er hatte Danksagung. I on w swoich modlitwach wyrażał prośby, ale również nie zapominał o dziękczynieniu. Das finden wir auch hier. I to też tutaj znajdujemy. Er hat zuerst gedankt. On najpierw tutaj dziękował. Und dann hatte er auch Bitten für die Thessalonicher. A następnie Bogu przekładał prośby dotyczące Tesaloniczan. Wir wollen von dem Gebetsleben von Paulus lernen. I dlatego chcielibyśmy nauczyć się wiele z tego życia modlitewnego apostoła Pawła. Wir wollen nicht nur für uns selbst beten, sondern auch für andere. I to oznacza, że nie chcielibyśmy się tylko modlić za nami samymi, ale również zanosić prośby za wieloma innymi wokoło nas. Aber wir wollen nicht nur für andere bitten, sondern auch für andere danken. Ale też nie tylko chcielibyśmy za innymi, za sprawami innych prosić, ale chcielibyśmy Bogu również dziękować za wszystkich innych, którzy są wśród nas. Wir haben gestern Nachmittag gesehen, dass es wichtig ist, dass wir für unseren Ehepartner dankbar sind. Myśmy wczoraj po południu mogli się dowiedzieć o tym, że to jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy w naszym życiu byli wdzięczni za naszego partnera małżeńskiego. Hier lernen wir, dass es auch wichtig ist, für unsere Geschwister zu danken. Tu z tych wierszy uczymy się tego, że to jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy w naszym życiu również dziękowali za współwierzących. Wir wollen uns nicht so häufig über unsere Geschwister beklagen, sondern wir wollen lieber für sie danken. O mniej narzekajmy na współwierzących,
A za to znacznie więcej dziękujmy Bogu za to, że im nam dał. Wir wollen für das danken, was Gott in unseren Geschwistern wirken konnte. I chcemy Bogu za to dziękować, co Bóg mógł zdziałać w sercach i w życiu współwierzących. Und bei den Thessalonichern gab es einiges zu danken. A w przypadku tych Thessaloniczan była nie jedna rzecz, za którą mógł apostoł Paweł dziękować. In Vers 3 sehen wir, woran Paulus sich erinnert hat. W wierszu trzecim widzimy wyraźnie, na co mógł sobie apostoł Paweł przypomnieć. Er spricht von drei Dingen. Mówi w tym wierszu o trzech rzeczach. Erstens Werke des Glaubens. Najpierw tutaj czytamy o dziełach wiary. Zweitens Bemühung der Liebe. Następnie o trudzie miłości. Drittens Ausharren der Hoffnung. A po trzecie o wytrwałości w nadziei. Hier kommen drei Hauptelemente christlichen Lebens zusammen. Tutaj mamy wymienione te główne elementy życia chrześcijańskiego. Nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Mianowicie wiara, miłość i nadzieja. Wir finden diese drei auch an anderen Stellen zusammen. Również te trzy rzeczy we wielu innych miejscach z Pisma Świętego razem wymienione możemy znaleźć. Was ist Glaube? A więc co to jest wiara? Der Glaube ist eine Hand, die das nimmt, was Gott uns gibt. Wiara to jest po prostu dłoń, która chwyta to, co Bóg daje. Mit dem Glauben greifen wir in eine unsichtbare Welt und machen uns die Dinge real und wirklich. My za pomocą wiary chwytamy rzeczy, które są w świecie niewidzialnym i czynimy je realnymi w naszym życiu. Kann man Glauben sehen? Czy można wiarę zobaczyć? Glauben ist etwas, was wir mit dem Herzen tun. Bo wiara to jest rzecz, którą mamy w naszym sercu. Trotzdem, nochmal die Frage, kann man Glauben sehen? A pomimo tego jeszcze raz stawiam pytanie, czy można wiarę zobaczyć? Ja. Tak. Jakobus sagt, zeige mir deinen Glauben. List Jakuba mówi nam takie słowa, pokaż mi twoją wiarę. Die Thessalonicher zeigten ihren Glauben. Właśnie Thessaloniczanie pokazali swoją wiarę. Wie denn? W jaki sposób? Paulus sagt, Werke des Glaubens. Paweł tutaj to określa dzieło wiary albo uczynki wiary. Wir bekommen den Glauben nicht durch Werke. Oczywiste jest, że my nie otrzymujemy wiary za pomocą naszych uczynków. Aber wir beweisen unseren Glauben durch Werke. Odwrotnie, my udowadniamy, że mamy wiarę przez swoje uczynki. Der Glaube an den Heiland ist eine Gabe Gottes. Bo wiara w Zbawiciela to dla nas jest dar Boży. Es ist Gnade. I on do tego daje łaskę. Aber wenn wir den Glauben haben, dann zeigen wir ihn durch unsere Werke. Ale gdy już mamy wiarę, to wtedy mamy ją pokazywać przez nasze uczynki. Jakobus sagt, ohne Werke ist der Glaube tot. Jakub mówi w swoim liście, że bez uczynków wiara jest rzeczą martwą. Also noch einmal, wir bekommen den Glauben nicht durch Werke. A więc jeszcze raz to podkreślam, nie otrzymujemy wiary przez nasze uczynki. Aber wenn wir den Glauben haben, dann sind Werke das Ergebnis. Ale jeśli już mamy wiarę, to wtedy uczynki są właśnie tym efektem, skutkiem tej wiary. Das zweite ist die Liebe. Drugą rzeczą tutaj, jaką oglądamy, to jest miłość. Wir haben gestern über die Liebe nachgedacht, die das verbindende Element in der Ehe ist. Wczoraj mogliśmy zastanawiać się na temat miłości, która jest tym łączącym elementem w małżeństwie. Die Liebe ist auch das verbindende Element zwischen uns und Gott. Miłość jest również tym łączącym elementem pomiędzy nami i Bogiem. Aber die Liebe ist auch das verbindende Element zwischen uns Kindern Gottes. Ale również ta sama miłość jest również tym łączącym elementem pomiędzy nami wszystkimi dziećmi Bożymi tutaj na ziemi. Die Liebe ist ein Beweis dafür, dass wir neues Leben haben. Bo ta miłość jest właśnie dowodem na to, że posiadamy nowe życie. Wer aus Gott geboren ist, liebt seinen Bruder.
I kto się narodził z Boga, ten miłuje swojego brata. Und jetzt kommt wieder die Frage, kann man Liebe sehen? I znowu teraz stawiam pytanie, czy można zobaczyć miłość? Und die Antwort lautet ja. I odpowiedź brzmi tak. Kann man die Liebe Gottes sehen? A czy można zobaczyć miłość Bożą? Ja, man kann sie sehen. Tak, można ją zobaczyć. Gott hat seinen Sohn gegeben. Bóg darował swojego własnego syna. Wie haben die Thessalonicher ihre Liebe gezeigt? W jaki sposób Tesaloniczanie swoją miłość pokazali? Paulus sagt, Bemühung der Liebe. A Mühe der Liebe. Paweł tutaj to wyraźnie określił w tym trzecim wierszu, że oni mieli trud miłości, wysiłki miłości. Bemühung der Liebe bedeutet, dass man sich in Liebe um seine Glaubensgeschwister kümmert. Ten trud miłości to nic innego jak właśnie to, że w miłości my troszczymy się o dobro współwierzących. Dass man bereit ist, sich für seine Geschwister anzustrengen, um ihnen etwas Gutes zu tun. To oznacza, że jesteśmy gotowi, aby w tej miłości wysilić się, aby tym współwierzącym udzielić coś dobrego. Und als drittens spricht Paulus von der Hoffnung. I jako trzeciej rzeczy apostoł Paweł mówi też i o nadziei. Das christliche Leben ist von Hoffnung gekennzeichnet. Właśnie chrześcijańskie życie cechuje się nadzieją. Was ist denn eigentlich unsere Hoffnung? Co to w zasadzie jest nasza nadzieja? Vielleicht sagt jemand, dass ich einmal im Himmel bin. Może ktoś da odpowiedź. To jest to, że ja wiem, że kiedyś będę w niebie. Wir haben uns doch bekehrt, um nicht in die Hölle zu kommen, sondern in den Himmel zu kommen. Bo przecież nie po to, żeśmy się nawrócili, aby po śmierci znaleźć się w piekle, tylko po to, abyśmy znaleźli się w niebie. Und natürlich ist es ein Teil unserer Hoffnung, im Himmel oder im Vaterhaus zu sein. Naturalne jest to, że naszą nadzieją jest, że będziemy mieli też i udział w tym pobycie w domu ojcowskim. Aber Paulus sagt das hier etwas anders. Ale Paweł tutaj to określa trochę inaczej. Er spricht nicht von der Hoffnung auf den Himmel, sondern von der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus. On nie mówi tutaj o nadziei z nieba, ale on mówi o nadziei w Chrystusie Jezusie. Das Entscheidende am Himmel ist, dass der Herr Jesus dort ist. Decydującą rzeczą co do nieba jest to, że tam już znajduje się Pan Jezus. Im Himmel und im Vaterhaus wird es unendlich schön sein. I w niebie, tam w domu ojcowskim będzie nieskończenie piękniej niż na ziemi. Aber es wird deshalb so schön sein, weil der Herr Jesus da ist. Ale to z tego powodu tam jest tak pięknie, bo tam znajduje się Pan Jezus. Und deshalb hoffen wir auf den Herrn Jesus. I to dlatego naszą nadzieję pokładamy w Panu Jezusie naszym. Und diese Hoffnung wird auch sichtbar. I ta nadzieja również też jest widoczna, widzialna. Sie wird sichtbar, indem wir ausharrend, andauernd hoffen. Ona jest widoczna w tym, że my z wytrwałością trwamy w tej nadziei. Die Thessalonicher warteten jeden Tag auf den Herrn Jesus. Tak, Tesaloniczanie każdego dnia oczekiwali na przyjście Pana Jezusa. Und das wollen wir von ihnen lernen. I właśnie tego powinniśmy się od nich nauczyć. Jetzt schlagen wir mal ganz kurz Offenbarung Kapitel 2 auf. I teraz króciutko zajrzyjmy do Księgi Objawienia, do drugiego rozdziału. In Offenbarung 2 schreibt der Apostel Johannes an Gläubige, die sehr erfahren waren. W drugim rozdziale Księgi Objawienia znajdujemy apostoła Jana, który pisze listy do wierzących, którzy byli już bardzo doświadczonymi ludźmi wierzącymi. Er schreibt einen Brief an die Epheser. I pisze między innymi list do zboru w Efezie, denen Paulus so einen wunderbaren Brief geschrieben hatte. Do tego samego zboru, do którego apostoł Paweł swój cudowny list skierował. Und was hat er dieser Versammlung zu sagen? I co Jan ma do powiedzenia temu zborowi w Efezie? In Vers 2 lesen wir. Czytamy o tym w drugim wierszu drugiego rozdziału Objawienia. Ich kenne deine Werke, deine Arbeit und dein Ausharren. Znam uczynki twoje i twój trud i wytrwałość twoją. Das sind die gleichen Worte wie in 1. Thessalonicher 1, Werke, Bemühung und Ausharren.
To są tutaj te trzy, te same składniki, które znajdujemy również też i w pierwszym liście do Tesaloniczan, pierwszym rozdziale. To jest właśnie w trzecim wierszu wymienione dzieło, trud i wytrwałość. Das heißt, nach außen sah bei den Ephesern alles perfekt aus. I to oznacza, że jeśli chodzi o tych Efezjan, to z zewnątrz patrząc, wszystko wyglądało perfekcyjnie. Da waren Werke, da war Bemühung und da war Ausharren. Tam były uczynki, tam była praca czy trud, ale również była wytrwałość. Also alles bestens? A więc wszystko co najlepsze. Nein. Nie, nie wszystko. Wo waren Glaube, Liebe und Hoffnung? A gdzie pozostały wiara, miłość i nadzieja? Wo war der Motor, der das Ganze angetrieben hat? Gdzie pozostał właśnie zapomniany ten motor, który to wszystko napędzał? Der Motor war nicht mehr da. Nie było już właśnie tego motoru napędzającego. Stellt euch vor, auf dem Parkplatz draußen stehen zwei wunderschöne Autos. Wyobraźcie sobie, że na zewnątrz, na parkingu stoją dwa przepiękne samochody. Identische Autos. Identycznie wyglądające. Du kannst keinen Unterschied erkennen. Nie można rozróżnić jakiejkolwiek innej cechy między nimi. Das eine Auto hat einen Motor und das andere hat keinen. Ale okazuje się, że jedno auto jest wyposażone w motor, drugie nie. Was machst du mit dem Auto, das keinen Motor hat? A więc co możesz zrobić z takim samochodem, który nie ma napędzającego silnika? Es kann vielleicht einen Berg herunterrollen, aber dann ist Ende. Możesz na przykład sprawić, żeby się toczyło z górki na dół, ale później nic więcej. Welch einem Auto gleichen wir? A więc do jakiego samochodu my jesteśmy podobni? Haben wir einen Motor? Ein Antrieb in uns, Glaube, Liebe und Hoffnung? Czy my mamy właśnie taki silnik napędzający w nas samych wiarę, miłość, nadzieję? Also es kommt auf den Motor an. A więc wszystko rozbija się o kwestię tego motoru. Das ist wahr. I to jest prawdą. Aber ein Auto mit Motor und ohne Räder kann auch nicht fahren. Ale auto z silnikiem, ale bez kół też nie może jechać. Der Motor alleine reicht auch nicht. Nie wystarczy mieć tylko sam silnik. Es braucht beides. Więc są potrzebne obydwie rzeczy. Den inneren Antrieb, die Motivation, aber auch das, was man nach außen sehen kann. Musimy mieć ten wewnętrzny napęd, czyli tą naszą motywację, ale musimy mieć ten i element zewnętrzny, za pomocą którego ten napęd może być przeniesiony na drogę. Wir haben jetzt diese drei Merkmale der Thessalonicher gesehen. I tak mogliśmy teraz przyjrzeć się tym trzem cechom tych Tesaloniczan. Ich springe jetzt zu den Versen 6 bis 8. I teraz przeskoczymy do wierszy od 6 do 8. Dort sehen wir drei weitere Merkmale bei den Thessalonichern. I tam w tych wierszach będziemy mogli stwierdzić trzy następne cechy tych Tesaloniczan. Erstens in Vers 6: Ihr seid unsere Nachahmer geworden. W wierszu 6 po pierwsze mogliśmy tutaj przeczytać, że wy staliście się naśladowcami naszymi. Zweitens in Vers 7: Ihr seid allen Gläubigen zu Vorbildern geworden. Dalej, drugi punkt, 7 wiersz. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących. Drittens in Vers 8: Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Trzecia rzecz, o czym czytamy w 8 wierszu, to od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie. Mit anderen Worten, die Thessalonicher waren Zeugen für ihren Herrn. Innymi słowami, to oznacza, że Tesaloniczanie by świadczyli o swoim Panu. Und wieder haben wir drei wichtige Merkmale christlichen Lebens. I znowu tutaj oglądamy trzy bardzo ważne cechy życia chrześcijańskiego. Ein Christ ist erstens ein Nachahmer. Po pierwsze, chrześcijanin najpierw jest naśladowcą. Ein Christ ist zweitens ein Vorbild für andere.
Po drugie, chrześcijanin ma być wzorem godnym naśladowania dla innych. Und ein Christ ist drittens ein Zeuge in einer ungläubigen Welt. I po trzecie, taki chrześcijanin również jest też i świadectwem w tym niewierzącym świecie. Paulus sagt in Vers 6: Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. W szóstym wierszu Paweł do nich napisał: A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Warum sagt Paulus zuerst unsere Nachfolge und dann erst die des Herrn? Dlaczego apostoł Paweł tutaj mówi, że naśladowcami najpierw naszymi, a potem Pana? Hätte er das nicht andersherum sagen müssen? Czy nie musiałby raczej tu tych dwóch słów przestawić? Nun, Paulus tut das mit Absicht so. Nie, Paweł to czyni tutaj celowo. Die Thessalonicher kannten den Herrn Jesus nicht persönlich. Thessaloniczanie nie znali Pana Jezusa osobiście. Also ich meine, sie haben den Menschen Christus Jesus nicht als Mensch auf dieser Erde gekannt. To znaczy, mam na myśli, że oni nie znali człowieka Jezusa Chrystusa, który chodził po tej ziemi. Paulus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann folgt ihr dem Herrn nach, weil ich dem Herrn nachfolge. Paweł do nich powiedział, jeżeli wy będziecie mnie naśladowali, to będziecie naśladowali również Pana, dlatego że ja naśladuję mojego Pana. Es ist hier also eine zeitliche Reihenfolge. A więc tutaj w tym wierszu chodzi o tą czasową kolejność. Die Thessalonicher sahen das Verhalten von Paulus und ahmten das nach. Thessaloniczanie oglądali to postępowanie apostoła Pawła i zaczęli jego naśladować. Und weil Paulus Christus ähnlich lebte, folgten sie damit dem Herrn Jesus. A ponieważ Paweł żył właśnie w naśladownictwie swojego Pana, podobnie jak ten Pan na ziemi, to tym samym okazało się, że Thessaloniczanie też naśladowali Pana. So verstehen wir auch den Satz, den Paulus an die Korinther schreibt: Seid meine Nachfolger, wie auch ich Christi. I w ten sposób możemy zrozumieć to zdanie, które apostoł Paweł skierował również też i do Koryntian: Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Wir alle wollen Nachahmer und Nachfolger des Herrn Jesus sein. Nieprawdaż? Przecież my wszyscy chcemy być naśladowcami Pana Jezusa. Und wir freuen uns alle über Brüder und Schwestern, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind, die uns wiederum ein Beispiel hinterlassen. I cieszymy się ze wszystkich braci i sióstr, którzy naśladowali wcześniej, w wcześniejszych latach Pana Jezusa i dla nas samych stali się wzorem godnym naśladowania. Das mögen die eigenen Eltern sein, das mögen andere Geschwister sein. Mogli to być na przykład właśnie rodzice, jeśli z takiego domu pochodzimy, albo inni wierzący. Ich erinnere mich gerne an meine Jugendzeit, an ältere, denen man ansah, dass sie dem Herrn Jesus nachfolgten. I często sobie przypominam czasy mojej młodości, gdy oglądałem starszych ludzi ze zboru, którzy, gdy przyjrzałem się im bliżej, mogłem stwierdzić, że oni rzeczywiście naśladują Pana Jezusa. Solche, die andere im positiven Sinne nachahmen, werden dann zu Vorbildern für andere. Tacy właśnie, którzy kogoś innego naśladują w pozytywnym sensie tego słowa, stają się również też i tymi godnymi naśladowania dla następnego pokolenia. Es ist wichtig, dass wir gute Vorbilder sind. Tak, to dla nas wszystkich jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy sami stali się dobrymi wzorcami, godnymi naśladowania. Als Eltern und Großeltern wollen wir Vorbilder für unsere Kinder und Enkelkinder sein. Jako rodzice i jako dziadkowie chciejmy być tymi dobrymi wzorcami do naśladowania przez naszych dzieci i przez nasze wnuki. Glaube nicht, dass deine Kinder das tun, was du sagst, sondern sie tun das, was du ihnen vorlebst. Nie myśl sobie, że twoje dzieci będą czyniły to, co ty im będziesz mówił. Prędzej będą czyniły to, co ty im pokażesz przez twoje własne uczynki. Und das gilt auch für unsere jungen Leute in den örtlichen Versammlungen. I to również obowiązuje też i wszystkich młodych ludzi w zgromadzeniach. Die jungen Leute tun das, was wir ihnen vorleben. Właśnie młodzi wierzący będą to wykonywali, co my starsi będziemy im w naszym życiu pokazywali jako wzorzec. Im positiven, aber leider auch im negativen.
W pozytywnym sensie, ale niestety również w negatywnym. Deshalb wollen wir uns gegenseitig ermuntern, gute Vorbilder zu sein. I to dlatego powinniśmy siebie nawzajem tak bardzo mocno zachęcać, aby być ciągle tym dobrym wzorcem do naśladowania. Und drittens wollen wir alle Zeugen sein für unseren Herrn. A po trzecie, wszyscy chcielibyśmy być też i wiernymi świadkami naszego Pana. Hier heißt es, von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. My czytaliśmy w 8 wierszu, od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie. Gott möchte, dass das Wort des Herrn gehört wird. Bóg życzy sobie tego od nas, aby słowo Pańskie było słyszane z naszych ust. Das Wort wird geredet. To słowo bywa mówione, aber dieses Wort wird auch wiederum ausgelebt. Ale to słowo również też i bywa w życiu czynem okazywane. Die Menschen hören, was wir sagen, ludzie też słyszą, co mówimy, aber sie sehen auch, was wir tun. Ale również też i przyglądają się temu, co my czynimy. Und in unseren Worten und in unseren Taten wollen wir Zeugen sein für unseren Herrn. I w naszych słowach i w naszych czynach chcielibyśmy być dobrymi świadkami naszego Pana. Diese jungen Gläubigen waren gute Zeugen für ihren Herrn. Ci młodzi wierzący Tesaloniczanie byli dobrymi świadkami dla swojego Pana. Man kann es oft beobachten, dass junge Leute stärker für ihren Herrn brennen als älter Bekehrte. Można to często zauważyć, że ludzie nowo nawróceni, nowonarodzeni, niedawno żyjący we wierze, są tacy bardziej gorąco naśladujący Pana niż starzy wierzący. Ich schäme mich oft, wenn ich jung bekehrte Menschen sehe, die für ihren Herrn einstehen. Ja bardzo często się wstydzę za siebie samego, gdy widzę obok siebie młodych, nowo nawróconych ludzi, jak oni wstawiają się za sprawą Pana. Noch kurz zu den letzten beiden Versen dieses Kapitels. Jeszcze krótko co do dwóch ostatnich wierszy tego rozdziału. Paulus erinnert die Thessalonicher an ihre Bekehrung. Paweł w tych wierszach przypomina Tesaloniczanom o ich własnym nawróceniu. Er sagt, ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt. On mówi tutaj o nich, że nawróciliście się od bałwanów do Boga. Eine Bekehrung bedeutet immer, dass man sich von etwas abwendet und zu etwas hinwendet. Nawrócenie to słowo zawiera w sobie czynność odwrócenia się od czegoś, co dotychczas naśladowaliśmy i w przeciwnym kierunku się zwrócenie i naśladowanie czegoś innego. Wir haben uns bekehrt aus der Finsternis zum Licht. I my nawróciliśmy się z ciemności do światłości. Aus dem Machtbereich Satans in das Reich des Sohnes der Liebe des Vaters. Nawróciliśmy się z zakresu mocy szatana do zakresu światłości naszego Pana. Haben wir uns alle bekehrt, die wir hier sind? Czy wszyscy żeśmy się już nawrócili, którzy tu w tej sali dzisiaj jesteśmy? Ihr lieben Kinder und jungen Freunde, seid ihr alle bekehrt? O umiłowane dzieci i młodzi przyjaciele, czy wy wszyscy jesteście już nawróceni? Aber auch die Erwachsenen, sind wir alle bekehrt? Ale również my wszyscy dorośli, czy my wszyscy jesteśmy nawróceni? Warum haben wir uns eigentlich bekehrt? W zasadzie to dlaczego żeśmy się nawrócili? Welche Antwort würdest du geben, wenn ich dich jetzt frage, warum hast du dich bekehrt? Jaką odpowiedź byś dał, gdybym ciebie zapytał, dlaczego się nawróciłeś? Vielleicht sagst du, damit ich nicht verloren gehe. Może dasz odpowiedź, abym nie poszedł na wieczne potępienie? Oder stimmt natürlich. Oczywiście, to jest prawdą. Vielleicht sagst du, damit ich einmal bei dem Herrn Jesus sein werde. Może odpowiesz, abym kiedyś był razem z Panem Jezusem? Oder stimmt natürlich auch. To też naturalnie jest prawdą. Aber was sagt Paulus denn hier? Ale co Paweł tutaj do Tesaloniczan powiedział? Er sagt etwas ganz anderes. On powiedział do nich całkiem coś innego. Er sagt, ihr habt euch bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. On do nich powiedział bardzo wyraźnie, 9 wiersz, końcówka i początek 10 wiersza, nawróciliście się, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios. Die Bekehrung ändert das ganze Leben eines Menschen.
Czyli nawrócenie odmienia życie, całe życie każdego człowieka. Bekehrung hat nicht nur Folgen für die Ewigkeit. Nawrócenie nie tylko daje następstwa dotyczące wieczności, sondern Bekehrung hat auch eine Folge für das Leben hier auf dieser Erde. Ale nawrócenie ma również też i skutki oddziałujące tutaj na nasze życie na tej ziemi w teraźniejszości. Manchmal hört man Menschen, die sagen, czasami słyszy się takich ludzi, którzy mówią: ich habe mich bekehrt und komme in den Himmel, aber ich lebe jetzt so, wie ich leben möchte. Ja nawróciłem się i wiem, że pójdę kiedyś do nieba, ale teraz żyję sobie tak, jak mi się podoba. Ich wage zu bezweifeln, dass das eine echte Bekehrung ist. Po pierwsze, odważam się powątpiewać, czy to było prawdziwe nawrócenie się. Das noch einmal, Bekehrung ändert auch das Leben des Menschen hier auf dieser Erde. Bo jeszcze raz to powtarzam, że nawrócenie musi odmienić życie człowieka tutaj na tej ziemi w teraźniejszości. Erstens, wir dienen dem lebendigen und wahren Gott. Po pierwsze, zaczynamy służyć temu prawdziwemu i jedynemu Bogu. Und zweitens, wir erwarten den Herrn Jesus aus dem Himmel. I po drugie, zaczynamy oczekiwać Pana Jezusa z niebios. Das sind zwei Säulen, auf denen das ganze christliche Leben steht. To są dwa filary, na którym opiera się całe chrześcijańskie życie. Gott zu dienen bedeutet hier Gott zur Verfügung zu stehen. Co to znaczy Bogu służyć? To oznacza siebie samego oddać do dyspozycji Bogu. Gott für die vielen kleinen Aufgaben zur Verfügung zu stehen, die er jeden Tag von uns gibt, um sie zu tun. I to oznacza Bogu oddać siebie samego do wypełniania wielu drobnych zadań, które Bóg przed nami stawia każdego dnia. Jetzt sagen die Kinder und jungen Leute, das ist ja was für die Erwachsenen. Wtedy mogą powiedzieć dzieci i młodzi ludzie: to co teraz słyszymy, to jest tylko dla dorosłych. Das was für die alten Brüder. To jest przecież sprawa dla starych braci. Nein, ist es nicht. Nie, tak nie jest. Jeder von uns darf in seinem Leben Gott zur Verfügung stehen. Każdy z nas w naszym życiu może od razu po nawróceniu oddać siebie samego Bogu do dyspozycji. Denkt an die Frage von Paulus: was soll ich tun, Herr? Pomyśl sobie o tym pytaniu, jakie postawił Saul z Tarsu: co mam czynić, Panie? Jeder von uns kann an jedem Tag etwas für den Herrn und für Gott tun. Każdy z nas może każdego dnia dla swojego Pana i dla Boga uczynić coś. Aber bei aller Tätigkeit wollen wir nicht vergessen, auf unseren Herrn zu warten. Ale mając na uwadze wszelką czynność do wykonania, nigdy nie zapominajmy, że mamy w tym względzie oczekiwać na naszego Pana. Und das gilt auch nicht nur den älteren Geschwistern. I to też nie obowiązuje tylko i wyłącznie starszych wierzących. Sondern das gilt auch den jüngeren. Ale to obowiązuje również też i młodszych. Wir wollen nicht vergessen, der Jesus kann jeden Tag wiederkommen. I to oznacza, że nigdy nie powinniśmy tego zapominać, że Jezus Chrystus każdego dnia, w każdej sekundzie, każdego dnia może przyjść. Wir wissen das, dass der Jesus wiederkommt. My wiemy o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie. Aber es geht nicht darum, das zu wissen. Ale tu przecież nie chodzi o to, abyśmy tylko o tym wiedzieli. Sondern es geht darum, wirklich auf ihn zu warten. Ale chodzi o to, abyśmy rzeczywiście na Niego w każdej chwili oczekiwali. Das Wissen ist eine Sache, das Warten ist eine andere. Wiedzieć o tym to jedna rzecz, a oczekiwać rzeczywiście to druga rzecz. Die Thessalonicher warteten. Thessaloniczanie oczekiwali. Aber vor lauter Warten haben sie nicht vergessen zu dienen. Ale mając na względzie oczekiwanie, wcale nie zapomnieli, aby każdego dnia mu służyć. Und vor lauter dienen haben sie nicht vergessen zu warten. I mając na względzie te ciągłe służenie, nie zapomnieli przy tych wielu czynnościach, żeby ciągle oczekiwać. Deshalb habe ich von zwei Säulen gesprochen, auf denen unser Leben ruht. I dlatego mówiłem o tych dwóch filarach, na którym nasze życie powinno, na których nasze życie powinno spoczywać. Und diese beiden Säulen sollten möglichst gleich hoch sein, damit unser Leben in der Waagerechten ist. I te dwa filary zawsze powinny być w miarę możliwości na tej samej wysokości postawione, aby nasze życie było w równowadze. Junge Gläubige, denen Paulus ein sehr gutes Zeugnis ausstellt. Tym młodym wierzącym apostoł Paweł wystawia bardzo dobre świadectwo.
Werke des Glaubens, Bemühung der Liebe und Ausharren der Hoffnung in Vers 3. Tak jak to czytaliśmy w tym trzecim wierszu, on ma na względzie dzieło wiary, trud ich miłości i wytrwałość w nadziei. Nachahmer, Vorbilder, Zeugen in den Versen 6 bis 8. I w wierszach od 6 do 8, aby byli naśladowcami, aby byli sługami i aby stali się świadkami. Und Menschen, die sich bekehrt hatten, um zu dienen und zu warten. I stali się ludźmi, którzy się po to nawrócili, którzy żyją po to, aby służyć i oczekiwać. Wir wollen von diesen jungen Gläubigen lernen. Chcielibyśmy wszyscy się wiele uczyć od tych młodych wierzących z Tesaloniki. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności.
I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce.
ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie
pozostawił. Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.